Fundacja Global Wars we współpracy z Julian Cofran Foundation stworzyła wspólny projekt Bridge to the Future, oferującym młodym, utalentowanym muzykom otrzymanie stypendiów o łącznej wartości 30 tysięcy euro. Angażując się w ten projekt, pragniemy pomóc młodym polskim artystom w realizacji ich muzycznych pasji oraz wspomóc rozwój ich kariery zawodowej, która być może bez tego rodzaju finansowego wsparcia nie byłaby w stanie zaistnieć. Do programu stypendialnego Bridge to the Future zgłosiło się 300 fantastycznych artystów oraz artystek, którzy reprezentowali 70 uczelni z całego świata. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że w ramach współpracy z Global World Foundation możemy wspierać rozwój artystycznej kariery 15 niesamowicie utalentowanych artystów oraz artystek. Bycie częścią programu Bridge to the Future pozwoliło mi na większe i bardziej skoncentrowane na moim rozwoju decydowanie o moich aktywnościach artystycznych. Mogłam pojechać na różne prestiżowe kursy pianistyczne, a także mogłam pojechać do Wiednia. Zawsze o tym marzyłam, żeby poznać stolicę muzyki klasycznej. I poznałam tam profesora, który zupełnie odmienił moje spojrzenie na fortepian. Jestem studentem w Music Academy Basel. Pojechałem tam z powodu pedagoga, którego obecnie teraz się uczę, D'Angelo Ishizaka. I program Bridge to the Future umożliwił mi studiowanie tam właśnie w Szwajcarii. Stypendium pozwoliło mi na pokrycie kosztów kursu mistrzowskiego u Illy Gringoldsa w Sienie. Dzięki temu spotkaniu z tak wielkim artystą, jakim jest Gringolds, poszerzyło to moje horyzonty oraz sprawiło, że rozwinęłam się jako muzyk. Program stypendialny Bridge to the Future jest nie tylko ogromnym wsparciem materialnym, które pomaga nam w dalszym rozwoju artystycznym, ale też ogromnym wsparciem mentalnym.